Cześć, dziś porozmawiamy sobie o tuszu do rzęs, o problemie, jaki z niego wynika, czyli to, że się odbija na powiece albo się osypuje. Więc jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia w tym temacie, zapraszam do oglądania dalej. W przypadku, kiedy macie opadającą powiekę i w trakcie tuszowania tych rzęs ten produkt Wam się odbija na powiece, to mam dla Was taki jeden bardzo prosty sposób. Gdy nakładacie pierwszą warstwę tuszu na rzęsy, to zamknijcie na chwilę powieki i poczekajcie, żeby ten tusz Wam zastygł. I wtedy, gdy otworzycie już te powieki i nawet jeśli dotykacie swoimi rzęsami tutaj tej poduszeczki, nie powinno się nic odbić, dlatego że ten tusz już zastygł, on nie jest mokry, więc tutaj żadnych plam nie powinno być. W przypadku jednak, gdy nie macie opadającej powieki, a w trakcie tuszowania rzęs i tak sobie te powieki ubrudzicie, to może warto zwrócić uwagę na to, jak te rzęsy tuszujecie. Najlepszy sposób na to, aby nie ubrudzić sobie właśnie tej powieki, będę 10 razy chyba powtarzać to słowo, jest patrzenie, tutaj macie lusterko, i patrzenie jak najniżej właśnie w to lusterko, dzięki czemu powiekę macie nisko, te rzęsy również, i te rzęsy nie dotykają Wam tej górnej powieki. Dzięki takiemu sposobowi nic się nie odbija na powiece, jest to sprawdzone, jak najbardziej Wam polecam. Ok, nic nam się nie odbiło w trakcie aplikacji tuszu, natomiast co w przypadku, kiedy ten tusz odbija się w ciągu dnia? I tutaj kwestią jest to, jak utrwalacie swoją powiekę. Dlatego, że powieka również lubi się tłuścić, zbiera się na niej sebum. I w przypadku, kiedy nie nakładacie ani pudru, ani bazy, ani cienia, ta powieka w połączeniu z tuszem, dokładniej to sebum w połączeniu z tuszem, sprawia, że ten tusz zaczyna się roztapiać, no i oczywiście odbija się nam na powiece. Więc co należy zrobić? Ważne, aby pamiętać o tym, by nałożyć bazę pod cienie. Może być bezbarwna albo z kolorem. Polecam Wam albo tę bazę z Inglota, albo z Urban Decay. Następnie ważne jest, aby użyć matowego cienia albo pudru. To już w zależności od tego, co wolicie. I tym sposobem jestem przekonana, że tuż Wam się nie odbije. Jeśli jednak się to stanie jakimś cudem, to oznacza, że nie jest to kwestia Waszego złego sposobu malowania się, ale już tego samego produktu. Może on być dla Was zbyt mokry, albo jest zbyt tłusty, może już jest zbyt stary po prostu i Wam się odbija na powiece, bo tak też się zdarza, to wtedy pomyślicie o zakupie nowego tuszu. Przypominam, że tusz ma ważność mniej więcej 3-6 miesięcy od otwarcia, także to nie jest długi termin ważności, dlatego też warto co jakiś czas wymieniać tę maskarę. Jeśli jednak każda taka normalna, klasyczna maskara odbija Wam się na powiece, niezależnie od tego, czy jest nowa, czy macie ją dłużej, to warto zwrócić uwagę wtedy na tusze wodoodporne. Kwestię odbijania się tuszu na powiece mamy zakończoną, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. I teraz przechodzimy do osypywania się tego tuszu. I w tym przypadku bardzo często kwestią jest to, że ten tusz jest po prostu za stary. Za długo go używamy, już wysechł i nie nadaje się do użytku. Zdarza się jednak czasem również tak, że dopiero co kupicie tusz z drogerii, a okazuje się, że on również się osypuje. W tym przypadku może być to już kwestią tego, że w drogerii ktoś otworzy ten produkt i on stał na półce jakiś czas, przez co wysechł, bo tam są mocne światła, mocne lampy i wtedy te produkty szybciej wysychają. W przypadku jednak, gdy maskarę kupiłyście świeżą, nową, na początku świetnie Wam służyła, ale dość szybko zaczęła Wam wysychać. Może być to kwestią tego, że nieodpowiednio traktujecie tę maskarę. Pamiętajcie o tym, żeby nie pompować tej szczoteczki do tuszu, bo to nie sprawi, że nabierzemy więcej tej maskary na szczoteczkę, a tylko obniżymy wartość tego tuszu i sprawimy, że będzie on nam krócej służył. Dlatego, że wtedy wpompowujemy bardzo dużo powietrza do środka, co za tym idzie, tuż nam szybciej wysycha i wtedy powstałe grudki mogą osadzać się na zwężenie opakowania, co powoduje, że później aplikujemy je na rzęsy. I jeszcze takim jednym produktem, takim specyficznym tuszem, który lubi się osypywać, jest to tusz, w którym znajdują się włókienka. Takie pojedyncze rzęski, które mają nam pogrubiać te rzęsy, jeszcze bardziej wydłużać. I właśnie te włókienka bardzo lubią się osypywać. Tym bardziej, jeśli ten tusz macie już jakiś czas i on właśnie trochę zasechł, więc te włókienka nie są w stanie przykleić się do tej maskary, do tego mokrego produktu. Może zwróciłyście uwagę na jakiś błąd, który popełniacie u siebie, a na który wcześniej nie zwracałyście uwagi? Dajcie koniecznie o tym znać w komentarzu. Może jeszcze macie jakieś inne sposoby, o których nie wspomniałam w tym filmie? Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!